Kurczę, gdzie ta siłownia? Nie ma żadnej. O! Tędy! I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the head out the head out the wake up, get out the sheets. We came from all night. Mieliśmy zrobić trening według planu, ale jest tutaj tyle różnych maszyn do wyboru, że zamykamy zeszyt i robimy upper z pełnym spontanem. I od każdego z nas, czyli ode mnie i od Krystiana, na każdą partię jakiś tip, co sprawdza się najlepiej u nas. I co? I jak wrażenia? Bardzo spoko, aczkolwiek złapałem trochę za wąsko, więc następną serię złapię trochę szerzej, bo niepotrzebnie zaangażowałem triceps, który też mocno się dogrzał. Wiadomo, że z automatu, robiąc klatkę, ten triceps zawsze oberwie, bo to jednak są wszelkie ruchy wyciskające, gdzie robimy prostowanie tego mięśnia trójgłowego, aczkolwiek szerszy uchwyt pozwoli nam nieco mniej włączyć go do pracy przy klatce. I maszynę mamy zakończoną z dropsetem. Teraz poszukamy czegoś na rozciągnięcie klateczki jako drugie ćwiczenie i ostatnie na klatkę. Jak działa? To już ten czas. Ale ciężkie. Mamy założoną jedną sztabkę tutaj. Nie, to my jesteśmy za słabi. Trzeba zwiększyć siłę w takim razie. Dobra, ale koszulki zdjęte, bary łapy na wierzchu, więc teraz z pewnością będzie nieco więcej energii. I tak jak mówiliśmy, pierwszy tip ode mnie na rozwój klatki to należy pamiętać, aby klatkę rozwijać kompleksowo. Bardzo dobrze u mnie się sprawdza i u innych osób, jak obserwuję też, jako pierwsze ćwiczenie warto zrobić ćwiczenie wielostawowe, ciężkie, typu wyciskanie. Jako drugie ćwiczenie warto zrobić jakąś izolację w stylu wypychania, na przykład tak jak mieliśmy tam na tamtej maszynie. A jako trzecie ćwiczenie dobrze zrobić coś rozciągającego, butterflye, rozpiętki bądź bramę. Dzięki temu mamy klatkę przetrenowaną na każdej płaszczyźnie i żadna jej część nie jest zaniedbana. Ja lubię to robić będąc niemal równolegle do podłoża, dzięki temu cała klatka, tutaj mam trochę mały zakres, dzięki temu cała klatka z mocnym zaangażowaniem jej środka tutaj bardzo fajnie działa. Bardzo ciekawe, innowatorskie rozwiązanie na wiosłowaniu, na dolnym wyciągu. Właśnie w ten sposób, że troszkę skracamy zakres ruchu od tego standardowego, który się przyjął i wykonujemy w taki sposób, że pochylamy się do przodu, pozwalamy, żeby te barki nam delikatnie do przodu poszły i przyciągamy do takiej linii, że minimalnie tylko łokcie wystają nam poza obrys pleców. Skracamy troszkę ruch, ale pracujemy samym najszerszym. Niestety chcąc, nie chcąc, bicepsior też będzie trochę pracował. No ale kurwa, co nam szkodzi zrobić przy okazji biceps? To fajnie nam pracuje wszystko. Tak jest. Tutaj też nie szalejemy z ciężarem. To jest taka dość typowa pozycja dla odcinka lędziowego. No ale nasz najszerszy czuć niesamowicie. A to prawda. To prawda, nie robiłem takiego wariantu, teraz próbowałem pierwszy raz i bardzo mocno zaakcentowałem najszerszy, więc chętnie zrobię jeszcze kilka serii więcej. Jeśli mam być szczery, sądzę, że plecy zawsze były taką lekko dominującą partią u mnie, ale uważam i z doświadczenia stwierdzam, że jestem dość wyjątkiem, ale uważam, że szerokość pleców zbudowałem głównie na ćwiczeniach, gdzie ściągałem wszystko od góry. Ewentualnie wiosłowanie, ale to już jest indywidualna kwestia. U większości osób na pewno zrobią robotę wszelkiej maści wiosłowania. Aczkolwiek to nie znaczy, że robiłem same takie ćwiczenia, bo robiłem również ciężkie wielostawy, ale uważam, że gdyby nie uzupełnienie tą formą przyciągania, no to plecy by na pewno tak fajnie nie poszło.
Number two, we rap the game. I told them this ain't a game. Fajne w tej maszynie jest to, że w każdej fazie ruchu jest taki sam mocny opór. Na dole, na górze, przy blokadzie, cały czas ta maszyna ciągnie tak samo. To jest zajebiste. Ja pokazałem wersję oburącz, Kamil teraz pokaże wersję w pochyleniu jedną hantą. Ja taką wersję wznosów lubię bardziej. Z tego względu, że dzięki temu pochyleniu mój bark jest w ciągłym napięciu. Nie mam ani chwili rozluźnionych mięśni. Uważam, że w treningu barków bardzo ważne jest to, aby on był cały czas pod napięciem. Pamiętajcie o tym, aby przy wszelkich ćwiczeniach, gdzie uginacie na biceps, nie dość, że ścisnąć mocno dłoń, to mieć sztywno nadgarstek, bo jak będziecie robić w taki sposób, czy w taki sposób, to tutaj nie dość, że bardziej zaangażujecie przedramię, to tutaj możecie się niestety nabawić jakiejś kontuzji tego nadgarstka, a nadgarstek może wam się przydać. Więc nadgarstki sztywno mocno ściskamy i jedziemy. Co ty, te kurze łapy będziesz pokazywał na kadrze, kurwa? Pierdolę, nie wiem, jaki mam kadr zrobić. Z boku, z bliska. No. Ale fajnie czuć. No wygląda, że miał 41 łapów. A tyle nawet nie ma. I teraz plan jest taki, że na ramiona łączymy dwa ćwiczenia. Uginanie na maszynie modlitewniku razem z Francuzem sztangą łamaną stojąc. Lecimy. Jest dobry pomysł. Pierwsza runda challenge'u. Gramy w ping-ponga za zwycięstwo. Jest jeden punkt. Potem po całym treningu robimy dipy. Kto zrobi więcej, dostaje punkt. Zwycięzca, o ile zostanie wyłoniony, jeśli nie, to zrobimy jeszcze jakąś rundę dogrywkową. Zwycięzca dostaje dobrego, soczystego burgera od drugiej osoby. Zaczynamy grę. A few moments later. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że polska reprezentacja nie zakończy w takim podobnym stylu jak Krystian mistrzostw w Europie. Przenosimy się teraz na drugą próbę, czyli pompki na poręczach. Teraz kamień, papier, nożyce do trzech. Kto zaczyna? Tu to by było widać. Tylko czy musisz się wiesz, zastanowić teraz. No dobra, no. Nie, no co kurwa. No co jeszcze raz zaczekaj. Zobacz, kurwa, ty się musisz skupić, musisz pomyśleć o następnym ruchu przeciwnika. Nie, no. Dobra, to Krystian zaczyna. Zasady... Ściągam spodnie, żeby było lżej. Zasady są dowolne, byleby nie odbijać się nogami od podłoża. Zaczynamy. Tak? Dobra. Coś kurwa jeszcze? Dobra, no to co? Kurwa, spociłeś to. Nie, to jest samo w sobie tak rozumiem. No ja pierdolę. Niżej, raz. No kurwa, dwa. Niżej, robisz tak. No. Trzy. Czterdzieści. Kurwa. No to... Oczywiście, że jakbym był drugi, to bym to dorobił. Ale choćby zrobił nie wiadomo jak, to by nic nie dało, bo i tak był drugi, a ja mam... Bo ja byłem drugi w ping-pongu, on był pierwszy w tym. Ja byłem pierwszy tak po tym, no i jemu nic nie dało, a mi dało soczystego burgera. Nie, za mocny był. Za mocny był. Nie, za mocny był.
burger. Wiesz. Lecimy. Trasa. 5 minut. Jest właśnie zwycięski burgerek. Fajny lokal, fajny klimacik. I zobaczymy, jak będzie ten burgerek smakował. Klasyk, bułeczka, średnio wysmażona wołowina, serek, karamelizowana cebulka, sałata, ogórek. Mam nadzieję, że będzie dobry. A na złożona bułeczka? Bułka zajebista. A będzie robił kiedyś? No. Mamy bułkę masłem orzechowym. No? No ale powiem ci, że burger petarda. Poćwiczone, pojedzone. Niedziela bardzo fajnie, aktywnie. No i z całą pewnością będziemy tutaj przyjeżdżać częściej na tą siłownię. Można fajnie spędzić czas. I myślę tak samo, że po tej siłowni zrobimy sobie mały cheat meal. Również w tym miejscu, bo mega zajebisty burger. Nie mamy nic za promowanie, ale dobre lokale trzeba promować. Dokładnie. Więc dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Hej!